Siemanko, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, ile kosztowała mnie naprawa silnika i co się z tym wiązało, oraz jak wyglądała moja bezdomność przez ten okres, kiedy samochód był w naprawie. Zapraszam. Na początku otworzę pewien prezent, coś Wam pokażę. Dostałem to od koleżanki, od Julii. O, jest to amulet na szczęście. W sumie tak naprawdę czekam jeszcze, co oznaczają te kamienie, ale proszę bardzo. Takie cudeńko dostałem. O, niesamowite. Dobra. Założę to. Wiem na pewno, że ten medalion zawiera oliwin. O, o tak. Pasuje. Zacznę od samochodu. Koszt wymiany silnika, bo w tym przypadku wymieniałem cały silnik, nie naprawiałem go, to 3200 zł, czego 2200 kosztował silnik, słupek, co nie? Ci, co mnie oglądają, wiedzą, że ostatnio miałem podobny problem, też wysiadł mi silnik i zrobiłem taki ruch, że chciałem go naprawić, tak? Zrobić gruntowny remont, aby mieć tą pewność, że wszystko jest ok i długo mi posłuży. Ale jednak okazało się inaczej. Gdzieś tam, nie wiem, to było 12 tysięcy kilometrów. Po prostu spsuł się na nowo. Panewka się przekręciła po prostu i w tym samym miejscu, co ostatnio, więc coś felernego było w tym silniku i tym razem postanowiłem po prostu wymienić silnik. No i zobaczymy teraz, na ile pojeździ. Mam nadzieję, że jak najdłużej. W ostatnim moim vlogu mówiłem Wam, że mój kolega Arin holował mnie spod Warszawy aż do Grudziądza. Podczas holowania wytarłem na maksa hamulce. No i to był mój jakby pierwszy raz w życiu, kiedy sam, tymi rękoma, wymieniłem klocki hamulcowe. To była fajna przygoda. Okazało się, że to jest w sumie proste. Wystarczyło odkręcić dwie śrubki, cofnąć tłoczek, wsadzić klocki. No, ale co zauważyłem? Klocki wyryte aż do blachy. Aż wstyd, normalnie aż wstyd. Po lewej stronie tarcza od środka normalnie tak zdarta, że no niedługo czekają mnie wymiana tarcz hamulcowych, co nie? Bo już na jednej nawet taki rancik był dosyć spory. Ale to się stanie w niedalekiej przyszłości. Cieszę się, jakby wróciłem do swojego domku. Teraz mamy kwiecień i temperatura w ciągu dnia jest spoko, więc nie muszę grzać, grzeję tylko nocą. Co za tym idzie, zużywam mniej gazu. Super. I słoneczko. Wyszło słoneczko i ładowanie mam. Już jakieś ładowanie mam i nie muszę posiłkować się żadną stacją ładowania. To też na plus. Kilka słów na temat samochodu. Volkswagen LT35. Mówią, że silniki 2,5 turbo diesel są nie do zajechania. W moim przypadku ja już mam trzeci silnik, więc nie wiem, po prostu może mam pecha. LT-ki mają też to do siebie, że gniją. Mocno gniją. Gdzieś tam staram się ratować tą blachę. Myślałem o tym, żeby oddać do blacharza, ale wiecie, kupę kasy wydam, a i tak wszystko będzie wychodziło, więc postanowiłem, że będę na tyle, na ile mogę, będę ratował blachy. To, co będzie trzeba, no to najwyżej dam do wyspawania i mam nadzieję, że w przyszłości będę w stanie
kupić coś innego, coś lepszego. Wiadomo, coś w ocynku, tak jak te sławetne trojaczki. To są te samochody, co teraz są na topie, jeżeli mówimy o przebudowach. I wszyscy je chcą, wszyscy je chcą. Ciekawe. Ciekawe jest też to, że wszyscy jak budują, to w tym samym układzie, co nie? Środek samochodu ma podobny układ, że tutaj prysznic, tutaj to, tam sram to, że nikt tak bardzo nie eksperymentuje z układem. Może dlatego, że to jest najbardziej ergonomiczny układ, no, bo on został zaprojektowany przez jakichś projektantów. Więc no cóż, jedna rzecz, która mnie dziwi, chociaż chyba nie powinna, ile kosztują podzespoły do kampera, wiecie, jakaś lodóweczka, ogrzewanie, wszystkie rzeczy, które są sygnowane, że to jest przeznaczenie do kampera, kosztuje krocie, okno dachowe i tak dalej. Mówię, kurczę, dlaczego? Dobrze, że są dobrzy ludzie, którzy znajdują dobre alternatywy do wszystkiego. Nieraz widziałem jakiegoś wantura, gdzie w ciekawy sposób rozwiązywano na przykład zagadnienie ciepłej wody i tak dalej, więc fajnie. Props dla tych ludzi za dobry pomyślunek. No i to chyba było wszystko na temat samochodu. LTK generalnie, no co mogę powiedzieć, czy polecam, czy nie polecam. Jest to zgniłek i nie wiem, czy ta waga, cena, jakość, jakoś to się wyróżnia. To są dosyć tanie samochody, ale gniją. Moja bezdomność. No powiem wam, że to była ciekawa historia. Odwiedziłem kilka miejsc. Na początku odwiedziłem moją koleżankę, która wzięła mnie pod skrzydełko i pozwoliła zamieszkać u siebie na kanapie przez tam kilka dni. Bardzo dziękuję. Jedną noc spędziłem w samochodzie zastępczym, bo udało mi się pożyczyć od wujaszka samochód Renault Megane i spędziłem jedną noc na tylnym siedzeniu. Powiem wam, no, hardcore, to był hardcore. Ludzie, którzy jakby śpią w samochodzie takim zwykłym, osobowym, jak jest zimno, to naprawdę trzeba mieć grubą pościel albo jakiś... I w ogóle niewygodnie, chociaż nie. Powiem wam, wyspałem się. Jakoś powyginany, ale wyspałem się na tylnym siedzeniu. Cieszy mnie to, że w internecie, w szczególności na Facebooku, są grupy, gdzie możesz poprosić o pomoc. Jedna z grup to tam nazywa się chyba wynajmę domek, udostępnię działkę, czy coś tam takiego. I piszesz, w jakiej jesteś sytuacji, czy gdzieś w okolicy mógłby ktoś ci wynająć mieszkanie, pokój, czy kawałek podłogi. Zdziwiłem się, że tak wiele osób odpowiedziało na moją prośbę. Więc jeżeli macie jakiś problem z tak zwaną bezdomnością, musicie gdzieś się zahaczyć na kilka dni czy coś, to są rozwiązania. Nie trzeba jakby od razu uderzać do rodziny, jeżeli rodzina jest daleko, tylko są obcy ludzie, którzy wam pomogą. Najbardziej podobało mi się ostatnie miejsce, w którym spędziłem tydzień czasu, i nadal jakby odwiedzam to miejsce, dopóki tam wszyscy nie wyjadą już tam w swoje strony. Jest to miejscowość tam obok Malborka i w takim domku jednorodzinnym mieszkało 6 osób. Zostałem zaproszony przez Wojtka. Dzięki Wojtek za zaproszenie i za to, że mogłem was tam wszystkich poznać. Nagrałem materiał, więc zobaczcie, jak tam wyglądało.
Czekolada i gramon. Ajde jano, ajde duszo, czekolada i gramon. Mam w planach wypuścić swojego wantura, pokazać w sumie, jak wygląda mój van, abyście ci, co budują, nie wiem, nie popełnili tych błędów, które ja popełniłem. Chociaż też nie wiem do końca, czy to są błędy, po prostu wybrałem takie, a nie inne rozwiązanie. Chcę nagrać tego wantura, bo będę przeprowadzał lekką przebudowę tutaj przestrzeni. Mam w planach pozmieniać kilka rzeczy. I może z tego tytułu będę miał taką niespodziankę dla osób, które, przepraszam, budują kampery, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. I tak to jest. Cieszę się, że wróciłem z Kajtkiem, bo nie wiem, czy wiecie, to mój samochód nazywa się Kajtek. Samochód ze swoją duszą. Nieraz mnie jakby uratował i nieraz mi się spsocił. Idzie ciepło, pogoda, jakby chce się już wyjeżdżać na podróże małe i duże. Jestem ciekaw, jak to się u mnie wszystko poukłada. Ostatnio jestem dość zapracowany, robię wiele rzeczy, aby sobie poukładać życie. I troszeczkę moja pasja cierpi na tym, a w szczególności muzyka. Już dostaję głosy z różnych stron, abym w sumie wypuścił jakiś nowy kawałek. To gdzieś tam mam coraz większe chcice, aby to zrobić, aby w końcu się usiąść i napisać jakiś fajny kawałeczek, taki luźne reggae. Trzymajcie kciuki, rzućcie intencje, abym skończył to i wrzucił, żebyście wszyscy mogli sobie posłuchać jakiejś mojej twórczości. I to byłoby na tyle. Mam takie jedno przemyślenie jeszcze, zanim skończę, na temat tej bezdomności, co nie? Mam taką hipotezę, która mówi, że bezdomność w dzisiejszych czasach w Polsce jest kwestią wyboru. Robiąc taki research na temat miejsc, gdzie mógłbym się zahaczyć, gdzieś przespać, no okazało się, że jest wiele miejsc, które chętnie przyjmą wolontariuszy, wesprą osoby, którym się na przykład potknęła noga, aby sobie coś tam poukładać, więc bycie bezdomnym i bezrobotnym to jest kwestia wyboru. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Moim zdaniem kuleje tutaj przepływ informacji, że są takie możliwości, no i brak tej takiej edukacji, która pozwoliłaby na odnalezienie się w jakiejś tam ciężkiej sytuacji. Wiele młodych, otwartych osób wie, jak sobie z tym radzić i cieszę się bardzo, ale jest też wiele osób, dla których jest to tragedia i nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Więc mój przekaz jest taki, że zawsze jest rozwiązanie, aby sobie poradzić w ciężkiej sytuacji. Ja na przykład uczę się prosić o pomoc, bo jakoś tak ciężko mi to przychodzi, staram się jakby sam wszystko załatwić, ale istnieją na tym świecie osoby, które chętnie pomogą. Chętnie pomogą. Sam jestem taką osobą, która chętnie pomaga. Mówią, że ciężka praca uszlachetnia, więc moim pierwszym zadaniem będzie posprzątanie tego boksa, ale zanim to zrobię, muszę sobie utorować przejście. Tutaj mam zgniłe siano, które muszę wyrzucić na zewnątrz na kompost. Ostatnio byłem u koleżanki, no i miło było popracować fizycznie, porzucać gnojem i tak dalej. Fajnie, że w końcu nakręciłem i aktywowałem się na YouTubie. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!